Więcej uczą wszystkiego od mamy. Czy to Marcin, czy Małgosia, albo Piotruś, czy to jest Zosia. Gdy są starsi, też problemy swoje mają. Nie umiem zadania, nie pojmuję zadania. Rozumiem, z mamą bez wody. Czy Sebastian, czy Gorzyna, czy też Grzesio, czy Helenka. Gdy dorosną i na randki zaczną biegać. Zdarzy się też czasami, że pobiegną też do mamy, gdy problemy jej swoje wyśpiewać. Kochane mamusie, dzisiaj pójdę za nasze kaprysy, że wam dokuczamy. Nie zawsze grzecznie są zachowujemy. Coś tam do pracy, zordzik palcem jest. A dzisiaj mamusie, przyjmijcie życzenia zdrowia, pomyślności i marzeń. Dla taty. A gdyby nie tata, powiedz co było. Sam zobacz, jak smutno by się nam wszystkim żyło. Kto by dziury wiercił w ścianie, kto by gwoździe wbijał w ścianę, kto żelazko by naprawił, kto by pokój wymalował i kto meble by przestawił. Wam tylko śrubki oraz głowie, czyli na to czuję, jak ten mówię. Mój wczoraj obiadek nam taki zrobił, makaron, guma i kości zrobił. Wszystko z sosikiem smacznym polane, troszeczkę tylko poprzepalane. Za bardzo to się nie najadą, chociaż sama dwie porcje zjadą. Tato wyciągnął wnioski praktyczne, że te obiady są dietetyczne.